Dubaj. Dziś znajdujemy się w Wilkowiec. Za kilka chwil rozpocznie się drugi w tym sezonie turniej Ligi Orlików organizowany przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Oprócz dwóch drużyn gospodarzy Wilkowianki i Wilków, na boisku zobaczymy młodych zawodników Górnika Złotoryja, LZS-u Lipa, Feniksa Pielgrzymka i Rycerza Legnickie Pole. Żebyśmy wyszli na boisko, dobrze się bawili, żebyśmy pamiętali o zasadach, jakie mamy, tak? Cześć Antek, za chwilę zaczynacie turniej, przed wami pierwsze spotkanie. Jak nastawienie przed meczem? Chcemy to wygrać. Czyli dzisiaj idziecie na wynik, walczycie o punkty, o zwycięstwo. Tak, dokładnie chcemy wygrać wszystkie mecze. No i super, tego wam życzymy, powodzenia. Chłopaki, pierwsze pytanko, jak się nazywacie, z jakiego klubu jesteście? Rycerz Legnickie Pole. A jak się nazywacie? Hubert. Szymon. Leon. Za wami pierwszy mecz, jak się grało, jak wrażenia? Dobrze. Fajnie, ale i tak wygrana jest. Wygrany mecz, więc dobrze. Puściłeś jakieś gola? Jeszcze nie. Jeszcze nie. A wy coś strzeliliście? Ja strzeliłem. Ja strzeliłem z okieneczko. No to super, to gratuluję i życzymy kolejnych dobrych meczów. Piątka, chłopaki. Cześć Michał, widzimy już po meczu, trochę zmęczony, jak się grało? Dobrze. Dobrze? Bramkę jakąś strzeliłeś? Tak. No to super, to gratulujemy. A jakie przewidywania na dalszą część turnieju? Wygracie? Chyba tak. Cześć Mateusz, ty też już po meczu, czy czekasz dopiero na wejście? No czekam dopiero na wejście, ale dobrze broniłem i obrona nie jest do strzelania goli. No dokładnie tak, każdy ma swoje zadania na boisku, więc ty dbałeś o to, żeby bramek nie tracić. To w takim razie pytanie, jaki jest twój najlepszy obrońca? No nie wiem, no wszyscy obrońcy. Nie masz żadnego ulubionego? Nie. Okej, to dziękujemy bardzo. Piątka i powodzenia.